Witam Was serdecznie, ja jestem Adrian Socha, to kolejny materiał filmowy na moim kanale. W dniu dzisiejszym odwiedzam jednostkę OSP KSRG Sierakowice. Zobaczcie, chłopaki są już po akcji, zwijają odcinki wężowe. W momencie, kiedy byliśmy umówieni, no nawet wcześniej, doszło do zdarzenia, doszło do pożaru i na OSP Sierakowice podjęły działania gaśnicze właśnie w tym budynku. Doszło tutaj do pożaru kotłowni, więc zostali zadysponowani. Ja jadąc samochodem po prostu najechałem na to zdarzenie, bo było po drodze do ich jednostki, do ich strażnicy. Myślę, że zaraz chłopaki zwiną sprzęt, udamy się do remizy i będziemy mogli pokazać ich wyposażenie. Zobaczcie, mamy tutaj MAN TGM, albo nie TGM, dobrze, TGM, który tutaj sobie stoi, należy właśnie do OSP Sierakowic. Bardzo ciekawe ma malunki. Jak widzieliście już w przebitce, albo jeszcze nie, w zależności od jak to skomponuje mój wspaniały montażysta. Sierakowice akurat były na akcji w momencie, kiedy byliśmy umówieni na spotkanie. Gasili pożar budynku mieszkalnego. Działania zakończyli, sprzęt już jest przygotowany, uprzątnięty, gotowy do następnego wyjazdu. A my zobaczymy, jak wygląda wyposażenie właśnie tej jednostki. Witam serdecznie, jestem Adrian, cześć. Cześć, Krystian. Cześć, Krystian. Mamy tutaj samochód Scania. Co to za Scania jest? Jest to 5 ton wody, 2009 rok. Co jeszcze tutaj mogę Ci o tym powiedzieć? No. 2009 rok. Zadowoleni jesteście z użytkowania tego samochodu? Bardzo. Jest to po 11 latach w województwie, w powiecie kartuskim, dopiero teraz druga Scania, że tak powiem, dojechała, tak? Tak, przez 11 lat byliśmy jedyną jednostką, którą posiadałem. Moi widzowie nie zawsze są strażakami i często lubią pooglądać pożarniczy sprzęt. Czy moglibyśmy zajrzeć do środka, zobaczyć jak to wygląda? Może od skrytek zaczniemy. Od skrytek nie. Tak. Co tu jest, jak to wygląda? Mamy tutaj sprzęt. Co się mieści u góry w tej czerwonej skrytce? W tej czerwonej skrytce mieści się sprzęt pomocniczy, tak jak widać, szelki asekuracyjne, linka ratownicza, podpinki wężowe, no i wkrętarka do demontażu połaci dachowych, blachodachówki, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Poniżej znajduje się piła ratownicza do cięcia materiałów wielowarstwowych, no i z tyłu schowana jest mała piła do cięcia drewna, taka mała gałęziówka do usuwania wiatrołomów. Jeszcze skrytkę niżej znajduje się piła do cięcia stali i betonu i też piła do cięcia drewna. To co na samym dole, jak widać, to jest zapas paliwa do różnego rodzaju urządzeń spalinowych, które znajdują się na tym samochodzie, wentylator oddymiający, gaśnice, no i to co często używamy podczas pożarów, jakieś roślinności, zabudowań, czyli łopaty, widły, jest siekiera, bosa. To wszystko, co w tej skrytce możemy powiedzieć. No oprócz tego jeszcze po lewej stronie agregatu oddamiającego znajduje się tak zwane urządzenie CETEK. Mamy na samochodach założone airboxy, czyli jednym przewodem ładowanie akumulatorów i powietrze do uzupełniania zbiorników powietrznych, żeby nie trzeba było samochodów przegrzewać, wciskać im tego pedału przyspiesznika, żeby samochód się nie przegrzewał, żeby cały czas powietrze było zgodne. Rozumiem. A moglibyśmy pokazać, które to jest dokładnie urządzenie? Bardzo, bardzo proszę. To jest to urządzenie, zobaczcie. W tym miejscu możecie podłączyć właśnie zasilanie do samochodu. Dobrze. Przejdźmy dalej. W kolejnej skrytce znajdziemy armaturę. Typowa armatura pożarnicza, czyli węże i różnego rodzaju klucze, nasadki hydrantowe. To jest to, co znajduje się właśnie tutaj w tej
Dobrze, przechodzimy dalej, widzimy. Pozostała część, począwszy od góry, czyli pompa pływająca Niagara, plus pływak do linii ssawnej, no i cała armatura, czyli smoki, przełączniki, rozdzielacz, kurtyny wodne, zbieracze, no i niżej znajduje się prądownica do piany ciężkiej, stojak hydrantowy, prądownice, no i znajduje się też lanca gaśnicza. Lanca gaśnicza, bardzo, bardzo ciekawe urządzenie. A jeżeli chodzi o tą prądownicę, ona ma taką nietypową nasadkę, do czego to służy? To jest zwykła prądownica wodna, prądownica turbo z nasadką do podawania piany. Rozumiem. Dobrze, przejdźmy dalej. Imponujące jest to, że jest tu bardzo ergonomicznie, bardzo dużo miejsca jest w tej skrytce. Każdy sprzęt jest łatwo dostępny, nie trzeba się o nic obijać, zwłaszcza jak się gdzieś wykręca prądownicę, jak to bywa w typowych pojazdach, w typowych zabudowach. Bardzo ergonomicznie jest to rozłożone. Mamy tutaj autopompę. O, z tą autopompą chyba się jeszcze nie spotkałem. Bardzo ciekawa. Jaka jest jej wydajność? Autopompa Waterhouse'a, autopompa dwuzakresowa, niskie, wysokie ciśnienie. Na niskim ciśnieniu 32 hektolitry przy 8 barach. Na wysokim ciśnieniu 400 litrów przy 40 barach. Spełnia swoje zadania. Spełnia swoje zadania. Dobrze. Przejdziemy dalej, zobaczymy, co jest w kolejnych skrytkach. Mamy szybkie natarcie. Tak, zwija do szybkiego natarcia na bębnie z możliwością nawijania elektrycznego i ręcznego za pomocą korby. Wąż o długości standardowych 60 metrów. Pięterko niżej znajdują się worki. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, to nie jest to sorbent. O. Sporo jest u nas pożarów kominowych i tam w tych wiadrach właśnie znajduje się piasek z solą. O. Skuteczny, sól jest bardzo skutecznym środkiem gaśniczym. Jeszcze już jak faktycznie sezon się zaczyna, dochodzi jeszcze specjalna skrzynka kominowa, w której znajduje się wycior i wszystko, co jest nam potrzebne do wybrania tego piasku, którym zasypiemy komin, żeby go ugaść. Rozumiem. Tu właśnie skrzynka się znajduje, czyli zwijadło z łańcuchem, różnego rodzaju szafki do kominów, szufelki i takie rzeczy. Jest też worek z sorbentem. Jest worek z sorbentem, jest wiaderko z sorbentem, no i zapasowe butle do aparatów oddechowych. Bardzo też ciekawe rozwiązanie. Szuflada wyjechała, butle są na zewnątrz. Bardzo łatwo jest je wyciągnąć. Nie trzeba się męczyć. Bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Zobaczmy jeszcze jedną skrytkę. Skrytka medyczna. Skrytka medyczna i nie tylko, bo to jest skrytka medyczna i oświetleniowa, czyli zaczynając zestaw PSPR1, deska ortopedyczna, zestaw szyn, no i agregat prądotwórczy różnego rodzaju, najaśnice, stojaki, no i przede wszystkim obsługa maszty oświetleniowej. Maszty oświetleniowe, dokładnie. Jest pilot do sterowania, można używać. Trzeba było, nie musimy. Trzeba włączyć zabudowę. Tak. Dobrze, jeżeli chodzi o kabinę, jest to już kabina załogowa, prawda? Tak, jest to kabina CP28, sześcioosobowa, można wejść do środka. Zobaczyć. Bardzo chętnie, już wchodzę. Aparaty kompozytowe. Aparaty kompozytowe Auera. Umiejscowione jako oparcia w siedzeniach, półka na hełmy i nie tylko na hełmy, bo i maski do aparatów powietrznych, 4 latarki, 2 radiotelefony, kamera cofania, która działa w dwojaki sposób, w zasadzie w każdym naszym samochodzie taka kamera w ten sposób działa, że w momencie włączenia wstecznego biegu automatycznie załącza się obraz z kamery umiejscowionej z tyłu na monitorze, ale jeszcze samochody są przygotowane
Każdy samochód jest przygotowany do ciągnięcia łodzi ratowniczej, która znajduje się na naszym wyposażeniu i kierowca jak porusza się z łodzią, to może sobie manualnie kamerę włączyć, żeby wiedzieć, co tam się z tyłu dzieje. Naprawdę świetne rozwiązanie. Myślę, że no dużo jednostek OSP, właśnie, które korzystają z łodzi, pomyślą nad takim rozwiązaniem, bo jest bardzo dobre. Jest bardzo dobre. No, wiadomo, bardzo trudno się manewruje, jeżeli chodzi o samochód. Oczywiście sporo tutaj różnego rodzaju pawlaczy, gdzie mamy pochowany sprzęt. Jest tutaj eksplozymetr, widziałem, podpisane są rękawiczki. Tak, i na wyposażeniu tego samochodu znajduje się też kamera termowizyjna. O, bardzo, bardzo fajnie. Z przodu mamy jeszcze takie urządzenia jak radiostacja przewoźna, mamy też panel do sterowania sygnałami dźwiękowymi. No to już jest standard w każdym samochodzie, kwestia jest tylko umiejscowienia tych urządzeń. Tak. Dobrze, to może przejdziemy do kolejnego samochodu, do Mana. Oczywiście wyciągarka jak w standardzie, w każdym samochodzie mamy wyciągarkę. Scania to jest P340, 340 koni, samochód uterenowiony z wyciągarką. Bardzo ciekawe rozwiązania ma ten samochód, bo pod stopniami wejścia dowódcy zastępu znajdują się dwa gniazdka. Otrzymaliśmy do tego specjalne przedłużacze i możemy z gniazda 220, jak samochód stałby w zimnym garażu, możemy podgrzewać silnik do określonej temperatury, tak jak tam termostat sobie zażyczy, i możemy sobie podgrzewać kabinę, jakby trzeba było siedzieć. Mało tego, w kabinie rozprowadzona fabrycznie jest instalacja 230 V, jakby trzeba było gdzieś włączyć czajnik czy jakieś inne urządzenie. Piękne rozwiązanie i nie jest chyba standardem. No to i zraszacze. Zraszacze to już tam w każdym samochodzie są. Chyba są. Tak. Nie ma o czym. Tutaj mamy MAN. MAN, samochód gaśniczy, jaka beczka? 3 metry sześcienne wody, autopompa również dwuzakresowa. A16 na 8 na niskim i analogicznie jak w Scanii na wysokim ciśnieniu w drugim zakresie 400 litrów wody przy 40 barach. Przejdźmy jeszcze. Standardowo wyciągarka, z tym, że wyciągarka na pilota przenośnego i pilota na kablu. Czyli może być to pilot zdalny, tak? Tak, tak. Można, nie wiem, trzeba z 20 metrów ciągnąć, to 20 metrów od samochodu, który posiada wyciągarkę, się stoi i można sobie obserwować, co się dzieje z tymi elementami, które musimy wyciągnąć, i mieć cały czas nad tym kontrolę. Rozumiem. To przejdźmy teraz, zobaczmy szybko skrytki, co w nich się kryje. Pewnie znajdziemy tutaj też sprzęt hydrauliczny. Tak, sprzęt hydrauliczny nietypowy, do którego będziemy zaś... O, to jest ciekawostka. Począwszy od góry, zestaw PSP R1, trochę armatury, która nam się w innych skrytkach nie zmieściła, bo musieliśmy wrzucić ten samochód sprzęt hydrauliczny. Poniżej agregat prądotwórczy, z tym, że tutaj to już jest samochód z 2014 roku i to jest w ten sposób zrobione, że maszt oświetleniowy na LEDach, który pracuje z instalacji, oświetlenie pracuje z instalacji elektrycznej samochodu, ale w momencie uruchomienia agregatu automatycznie przerzuca się to oświetlenie na agregat, czyli obciążamy instalację elektryczną i alternator samochodowy. Poniżej akumulatory, skrzynka z sorbentem, no i oczywiście urządzenie Redbox, tak? Ale w zasadzie Airbox, tak? Czyli znowuż powietrze plus zasilanie, prąd, żeby nam się akumulator nie wyglądał. Praktycznie identycznie jak w Scanii, czyli armatura. Pięknie, pięknie. No i dodatkowo tutaj na tym zamówieniu znajduje się ciężki zestaw ratownictwa technicznego. Niestandardowy, bo to jest firma Nike. On jest z 96 roku. Pierwszy raz się spotkałem z tą firmą. Być może, bo firma chciała wejść do nas na rynek. Niestety nie udało się. Ten sprzęt dostaliśmy w 96 roku. W zasadzie w gratisie. Na rozpoczęcie jakby działalności. Rozpieracz kolumnowy. Rozpieracz szczękowy. Nożyce.
Pompa czteroobwodowa, z czego dwa obwody mogą pracować naraz. W 1996 roku już Szwedzi to zrobili, bo to jest sprzęt szwedzkiej firmy. Tak, zwijadła dwa razy po 20 metrów, no i niestandardowe ciśnienie, bo 800 barów. Niesamowite. Bardzo, bardzo mocny zestaw. Tak, zestaw mocny, radzi sobie z samochodami nawet teraz z tej konstrukcji, tylko że jest kłopot. Musieliśmy wystąpić o nowy zestaw ratowniczy, bo rozwarcie nożyc nie pozwalało nam na obcinanie za jednym razem słupków w samochodach, które jeżdżą w tej chwili. Aktualnie, tak? Faktycznie jest widać, tylko 10 centymetrów, więc no tutaj to spowodowało, że trzeba było zakupić nowy zestaw, żeby te działania ratownicze były szybsze. Tak? Rozumiem. Dobrze, przejdźmy dalej. Tutaj autowąpa. Mam słabość, może nie wiem, czy przez aspekty wizualne, czy przez praktyczne, a może jedno i drugie, to do autopomp stworzonych przez firmę Mototrak. Jaka jest Pana opinia o tej autopompie? To jest bardzo dobra autopompa, mają szereg takich nowych rozwiązań tutaj, czyli w przypadku kończenia się wody w zbiorniku samochodu, której, tak jak już mówiłem, są 3 metry sześcienne, autopompa sama obniża sobie ciśnienie na przykład, tak, żeby nie zakatować tej autopompy. Także no, takie tutaj są rozwiązania. Jest to samochód w ogóle ze skrzynią automatyczną, od tego trzeba zacząć. Na pojedynczych kołach z tyłu, nie mamy bliźniaków. Specjalnie ten samochód żeśmy taki kupili z tego względu, czym to jest właśnie podyktowane? Jest to podyktowane z tym, że mamy tutaj bardzo ciężki teren, Kaszuby, teren górzysty, różnego rodzaju drogi i też kiedyś, teraz już tego nie ma, bywały spore opady śniegu i taki samochód jak się dostaje w teren, no to on sobie robi jeden ślad i tym śladem jedzie. Natomiast samochody, które mają z tyłu zamontowane bliźniaki, tak jak Scania, no to niestety, ale te dwa koła muszą sobie jakby zrobić następny ślad, tak? Rozumiem, to jest bardzo, bardzo też interesujące. A jeżeli chodzi o ten sprzęt, który jest nad autopompą, co tam się znajdują się poduszki wysokociśnieniowe niskiego podnoszenia, dwie poduszki wysokociśnieniowe, tak? Zobaczcie, tak to oczywiście wygląda. Podkładki, gocki pod tak, to wszystko, co jest potrzebne, żeby ten sprzęt spełniał swoje zadanie. Dobrze, to przejdźmy dalej. Kolejna skrytka, prawa strona. Jest tutaj motopompa pływająca, tak? To jest motopompa pływająca Aquafasta, Frogi. Nie pamiętam już teraz dokładnie, ale chyba w 96 roku ją dostaliśmy i od tego czasu ona też pracuje. Pracuje. Tak? No i jest zwijadło standardowo 60 metrów. Szybkiego natarcia. Tak jest. Oczywiście prądownica, ja w tym samochodzie jak i w Scanii, z nakładką do podawania piany ciężkiej. Aha. Także jest możliwość podawania piany ciężkiej. Tak? Dobrze, w tej skrytce u góry mamy też sprzęt. U góry oczywiście mamy następną wkrętarkę, tak jak mówiłem, przy Scanii do odkręcania jakichś płaci dachowych, blachodachówki. Znajdują się sterowniki do obsługi poduszek wysokociśnieniowych, linki, pasy. Niżej. Znajduje się pompa szlamowa, hondowska, no i wentylator odmieniający Pawlis and Hartmann. Fajna nazwa. Mamy tutaj też podręczny sprzęt burzący w kolejnej skrytce. Tak jest. Od góry zaczynając podręczny sprzęt burzący, łącznie z narzędziem, które zwie się Hooligan. Bardzo fajna rzecz. Piła do cięcia drewna, piła do cięcia stali i betonu, zapasowe butle, albo też butle, które służą do obsługi poduszek, no i zbiornik na paliwo. Jeżeli chodzi o kabinę, rzuciło mi się w oczy takie no, malowidło, płomienie. Bardzo ładnie to wygląda. Czy to jest zasługa producenta, czy to już jest Wasz pomysł? Chcieliśmy w ten sposób. Scania przyszła, było wiadomo, że ona jest z Sierakowic. Wypersonalizować ją. Mam dokładnie, też wiadomo, że jest z Sierakowic. Ja pokażę widzom, jak takie malowidło właśnie wygląda. Jest to ciekawe. Oczywiście to są naklejki, ale nadają charakteru temu samochodowi, pojazdowi. Okej. To co, wejdźmy jeszcze do kabiny.
Może pójdę do przodu tym razem. Bardzo fajne rozwiązanie, bo jest pirometr podpisany od razu, że jest w tym miejscu. Pozwolę sobie otworzyć. Jest skrzynka, faktycznie w środku pewnie jest pirometr. Mamy tutaj latarki, mamy hełmy. Oczywiście sterowanie jak w poprzednim samochodzie. Aparaty kompozytowe, czyli te lżejsze, zamontowane w tylnej części kabiny. Maski, czyli wszystko to, co jest potrzebne do działań. W dniu dzisiejszym prowadziliście też działania. Wspominałem widzom, że jadąc do waszej jednostki najechałem na te prowadzone przez was działania. Co się tam działo? Zanim byśmy się ciebie doczekali, zdążyliśmy jeszcze obskoczyć pożar kotłowni. Aha. Ale nikomu nic się nie stało, wszyscy cali i zdrowi. Straty w sprzęcie u nas nie wystąpiły. Jedyne straty, które są, to są straty związane właśnie z tym pożarem u właściciela tej kotłowni. Czyli straty tutaj, materialne. Tak, ale dzięki dobrej współpracy tutaj energetyka i wodociągi, kanalizacja, wszyscy zjawili się w ciągu 15 minut, każdy zrobi swoją pracę, także straty są zminimalizowane i myślę, że już w tej chwili budynek jest dostosowany do tego, żeby tam ludzie normalnie mogli mieszkać, żeby mieli i prąd, i jakąś wodę. Tak? Rozumiem. To wspaniałe, że ta współpraca się tak dobrze układa pomiędzy służbami. Też się cieszę. Mamy tutaj kolejny samochód, jest to chyba Ranger. Co o nim możemy powiedzieć? Sport Ranger, silnik 2.2, 150 koni. Samochód uterenowiony na oponach Alterian. Taki samochód uniwersalny w naszej jednostce. Oczywiście wyposażony w wyciągarkę, jak każdy porządny samochód strażacki. Zobaczcie, tak wygląda wyciągarka w Fordzie Rangerze. Zabudowa firmy Frank Cars. Wiem, że ją w tej chwili reklamuję, ale mam dobre wspomnienia z tą firmą. To jak najbardziej. Na tym kanale, jeżeli jest dobry sprzęt, to go serdecznie polecamy innym strażakom. Samochód pięcioosobowy. Można powiedzieć taki uniwersalny w naszej jednostce, można nim przewieźć ten sprzęt, który jest wyposażony w naszej jednostki. No i trochę niestandardowy z jednej prostej przyczyny. Chodzi o tą zabudowę na dachu, którą też wykonała firma Tankars. No bo jakbyż samochód do ostrzeń, szeni lub innych zdarzeń mógł jechać bez drabiny. Bez drabiny, dokładnie. Jest to super rozwiązanie. Nie ma belki, jest te światła błyskowe są zabudowane. No i też ma to swoje walory. W przypadku, kiedy byśmy nie chcieli przewozić tej drabiny, możemy na dach zapakować cokolwiek innego, do stelaża zamontować. Samochód też jest wykorzystywany do tego, że jeżeli jedziemy na zawody, trzeba przewieźć pompę Tohatsu, no to w takim wypadku można włożyć węże, można włożyć sanie lodowe, które są na wyposażeniu naszej jednostki. W zależności od potrzeb, po prostu wykorzystujemy ten samochód. No i oczywiście samochód jest przystosowany do ciągłej działalności. Tak? Także konfiguracji bardzo dużo, tak, zastosowań bardzo dużo. Świetny samochód. No i na tym samochodzie znajduje się zestaw węży. Coś tam Krystian podeszło. Urządzenie, które jest na półce, to jest u góry, to jest agregat prądotwórczy? Agregat prądotwórczy z lampami oświetleniowymi, z przedłużaczem. Za agregatem znajduje się piła spalinowa do cięcia drewna, na półce znajduje się pompa powiększania gara, sorbenty i opryskiwacz z dyspergentem. W każdej chwili można to zdemontować. Bez problemu wchodzi pompa Tohatsu, wchodzi opryskiwacz spalinowy, który znajduje się na wyposażeniu naszej jednostki. Samochód jest dysponowany do usuwania gniazd ostrze szerszeni, do przewozu sprzętu, do wielu innych rzeczy. Na przykład też do ciągnięcia łodzi, która stoi za nami, tak, prawda? Tak, za nami znajduje się łódź Honda Marine z silnikiem hondowskim 30 koni. Z oświetleniem na wyposażeniu jest echosonda. No i jeszcze nasza jednostka dysponuje kamerą podwodną, która też jakby jest tutaj w zestawie do tej łodzi, do poszukiwań osób, które poszukują wody. Pod wodę. Jeżeli chodzi o tą kamerę, jak głęboko można... Znaczy w zasadzie głębokość działania tej kamery jest jakby
zależna od długości przewodu, nasz przewód to jest 18 metrów. Czyli praktycznie te zbiorniki wodne, które tutaj w okolicy są, to jest wystarczająco. Mamy też obok łodzi, którą teraz pokazuję, jeszcze inny sprzęt, to jest sprzęt służący do napełniania butli, prawda? Tak, to jest sprężarka Wengera do napełniania powietrzem butli, sprężonego powietrza do aparatu publikowego. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ we własnym zakresie sami jesteście w stanie napełnić sobie butle, nie potrzebujecie jakby korzystać z jakiejś pomocy z zewnątrz, na przykład zawozić butle do jednostki napełniczej gaśniczej, jak to czasami bywa. Tak jest. Trochę takiego bałaganu tutaj mamy, no ale już powoli zaczyna nam brakować miejsca i ten czwarty garaż, gdzie stoi łódź, gdzie stoi Ranger, no to jest też jakby taka część magazynowa. Tutaj, po części magazyn, tak. Ja jeszcze pokażę z bliska tą łódź, elementy. Czy byłaby możliwość ewentualnie pokazania tej kamery podwodnej? Pan Krystian przyniósł już nam kamerę, właśnie tą stosowaną do działań na przykład na wodzie. Zobaczcie, tak to wygląda. Zasada działania jest taka, że po prostu wpuszczamy na tym przewodzie tą kamerę. Czy potrzebujemy jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia, czy nie potrzebujemy? Tylko na przewodzie tutaj jest dodatkowy, tak jak u ryby, ogon, płetwa ogonowa, tak. Tutaj jeżeli się płynie, no to nam stabilizuje tak? Tor. Lub możemy też w pionie tą kamerę spuścić i zobaczyć, co się dzieje na dnie. Ceny takich urządzeń pewnie są zmienne, ale gdybyśmy mieli mówić o kwotach, ile taka kamera może kosztować? Nie mam zielonego pojęcia, dostaliśmy w grafisie od naszego przyjaciela. Możesz pokazać, o, jak wygląda. Zobaczcie. Czy da się mnie pokazać? Ten tubus służy po to, że jak jest słońce, tak? Żeby można było dokładnie znajduje się w środku, niekoniecznie musi być założony. Aha. Faktycznie, w garażu obraz jest całkiem wyraźny. No, ona też widzi w nocy ta kamera, ona ma po prostu podświetlanie, gwiazdami podczerwieni. Bardzo fajne urządzenie. Od tyłu zaczniemy. Panie Krystianie, prosimy o małe wprowadzenie. Co to za samochód? Samochód ratownictwa technicznego zabudowany według naszego projektu, na którym znajduje się ciężki zestaw ratownictwa Lukas. To jest ten sprzęt, który udało wam się pozyskać nie tak dawno, między innymi za środki z ekwiwalentą. To znaczy nie, tutaj nie? Akurat nie. Tutaj to było bez tych pieniędzy, które wpływają na konto naszej jednostki za ekwiwalent. Tak jak mówiłem, sprzęt ciężki zestaw ratownictwa technicznego, do tego agregat prądotwórczy z wszystkim, co jest nam potrzebne do oświetlenia różnego rodzaju. W półce wyżej nad agregatem prądotwórczym znajdują się sorbenty i zbiorniki z zapasowym paliwem do tych urządzeń, które tutaj pasują, półka wyżej, zestaw pił różnego rodzaju, deski ortopedyczne, miotły, łopaty i parawan, oczywiście te aparaty powietrzne, no i sprzętu ratownictwa technicznego znajduje się półka, gdzie są zasuwniki z sprzętem, który tam jest potrzebny, czyli jakieś podkładki, pasy, maski do aparatów oddechowych, stabilizatory głowy. Właśnie mamy tu taki sprzęt właśnie jak parawan, mamy też takie znaki, które ostrzegają przed wypadkiem. Czy przypomina się panu może z ostatnich lat albo w ostatnim czasie jakieś takie większe zdarzenie, w którym braliście udział, gdzie musieliście użyć tego sprzętu hydraulicznego? Nie ma roku, żebyśmy tego sprzętu nie wykorzystywali, natomiast to ciężko w tej chwili w pamięci szukać, bo no, każde takie zdarzenie, gdzie trzeba go użyć, gdzie są osoby poszkodowane, szczególnie jak są osoby, są ofiary śmiertelne, no, to są takie zdarzenia, które zostawiają tam jakiś rys, tak, na pamięci.
Dobrze, to przejdźmy jeszcze dalej, do przodu tego samochodu. O, tutaj znajduje się zbiornik wodny z modułem wysokociśnieniowym. 150 litrów wody, moduł wysokociśnieniowy firmy Stolarczyk, zwijadło 60 metrów. No i ciśnienie, które ten moduł może wytworzyć, to jest 150 atmosfer, czy 150 barów. Bardzo dużo. No udało nam się ugasić pożar samochodu. 150 litrów wody. 150 litrami wody. A tak na bieżąco to my wykorzystywamy do spłukiwania jezdni po wypadkach, spłukiwania krwi. Wiadomo, dla tych, którzy siedzą w temacie, wiadomo, wiadomo o co chodzi. Dokładnie. Jest sprzęt medyczny, jest defibrylator na wyposażeniu. Jest defibrylator bardzo dobrej firmy. Defibrylator Samarytan. Mhm. Ja nie wiem, czy ja tutaj mogę jak najbardziej reklamować. Można. Ale jak coś jest dobre, to mówimy o tym. Firma Samarytan prowadzi akcję bezpłatna bateria. W momencie, jeżeli defibrylator zostanie użyty do ratowania życia i bez względu na wynik tego użycia, tego defibrylatora, to szczytuje się z defibrylatora to, co zostało tam zapisane, czyli EKG. Mhm. Wypełnia się raport, wysyła się do firmy i firma po przeanalizowaniu tego przysyła baterię za darmo, za którą nie trzeba płacić. Natomiast jeśli uda się komuś uratować życie, to oprócz tego, że zwracają w gratisie baterię, to osoba, która została uratowana, może wskazać miejsce, gdzie w gratisie przyjdzie następny defibrylator. Jest to bardzo ciekawa sprawa. Drodzy widzowie, myślę, że warto się tym zainteresować. Zawsze można pomóc też innej jednostce, innej instytucji, kiedy by się udało użyć tego sprzętu. Dobrze, czyli obeszliśmy tabor samochodów, opowiedzieliśmy troszeczkę o waszym wyposażeniu. W waszej jednostce znajduje się też takie coś jak taki punkt alarmowy, troszeczkę takie stanowisko kierowania. Czy moglibyśmy tam podejść i zobaczyć, jak to wygląda? Tak, możemy podejść. Znajduje się coś takiego właśnie jak taki gminne stanowisko kierowania, gminny punkt alarmowy. Strażnica jest wyposażona w agregat funkcji w pełnej automatyce, który startuje po 30 sekund po wyniku napięcia. W zasadzie było to wszystko przygotowywane pod zapasowe stanowisko kierowania dla naszego powiatu. Stąd takie wyposażenie, a nie inne. Rozumiem, to może przejdźmy. No zapraszam. A po drodze jeszcze na miejsce, tutaj macie taką szatnię, w której przebieracie się wyjeżdżając do działu, prawda? W szafkach są ubrania specjalne, są buty, hełmy, strażacy, którzy przebiegają na alarm, właśnie w tym miejscu przebierają się i wsiadają do samochodów pożarniczych, udając się do działań. I jeszcze jest takie urządzenie tam na ścianie zamontowane większe, część widzów pewnie też nie wie, do czego ono służy. To są nagrzewnice. Nagrzewnice, do ogrzewania garażu. Dokładnie, żeby szybko podnieść temperaturę, szczególnie w zimie, jeżeli wierzy się samochodami. Jest zimno, żeby lutek puścił, żeby w miarę wszystko samochody zaczęły się suszyć, no to uruchamiamy nagrzewnicę. Zarówno tutaj na tym garażu, jak i tam, gdzie jest lutka i randu. Rozumiem. Dobrze. To przejdźmy teraz do tego gminnego punktu. Bardzo, bardzo ciekawe. Mamy kilka recepstacji, mamy jakieś przyciski. Do czego one służą? Te przyciski, które znajdują się pod faksem, to są przyciski do otwierania z tego miejsca drzwi garażowych, bram garażowych. Mamy to zdublowane, czyli możemy sobie otworzyć bramę garażową z poziomu garażu, ale ten, który przyjmuje zgłoszenie, wie, jakie samochody jadą, już w tej chwili tutaj z góry otwiera bramy garażowe. Wtedy wiadomo, który samochód wyjeżdża. Wiadomo, jest dla tych ludzi, którzy tutaj dobiegną, dojadą. Rozumiem. Mamy też mapę i mapa pewnie przedstawia rejon operacyjny. Mapa przedstawia, ta akurat nie mapa, przedstawia gminę Sierakowice z oznaczeniami działek leśnych, z wszystkimi drogami, które się znajdują tutaj na terenie naszych gminy. Czy zdarzają się jakieś pożary lasów na waszym terenie? Tak, jest tego sporo. Zobaczcie, tak wygląda mapa i tak wygląda ten punkt.